Każdy żałuje pewnych rzeczy. Nie ma człowieka, co by nie chciał cofnąć kawałka swojego życia. Trzech już tutaj skończyło. Pierwszy tutaj na łóżku leżał, tak w poprzek. Piliśmy całą noc. Rano nalałem mu do szklanki. Myślałem, że chłopa suszy. A on już napity był. Sztywny był. To pierwszy był, kiedy zobaczyłem, że koło mnie wszystko umiera. Kurwa, zwiegnie. Drugi od żony uciekł. Siedział tu na wypale, chlali. Ja już nie mógł pić, a on jeszcze ciągnął tydzień, aż dostał deliry. To słyszysz takie głosy? Ktoś cię woła, coś się wydaje. Dość już go miałem, to mu mówię, idź się chłopie powieś. Za godzinę wchodzę do baraku, a on wisi. Powieśł się faktycznie. Nawet się nie zlał. Moje słowa, jego śmierć. Jelenio już jest. No i tam, kaj, tylko uważaj na czoło, no. Widzisz? Przez to masz czapkę, żebyś... Ja stary szpedzi nieraz by jebiał był. Wiem, dla czego mam czas. Teraz ja, raz ty, żebym się nie pozabijali. W chacie będziemy dopiero po wypłatek. A ty ile zarabiasz? Ja mało, 2,5. I co ty robisz z tymi pieniążkami? Lokuję. Co ty robisz? Wspomagam rozwój Polmosu. Jest taka firma w Polsce, Polmos się nazywa. Aha. Ja powoduję, że ona rozrasta. Aha. Tam wykupuję akcje w postaci, aha, pół litra. Aha. To są takie mocne, bo szklane dewizy. Polmos to jest taka firma polska, aha, która produkuje alkohol. Ja... To znaczy, że inwestujesz pieniądze... Inwestuję w alkohol, tak. Żeby ta firma nie upadła, nie?
czy będzie wystarczy. Nie, kuchane, Krzyś, tam nie ma co jeść. On się spocił, ściągaj tę bluzę, kurwa. To nakładaj. Już? Gustaw, zobaczymy co to, co to jest. Pół godziny po konsumpcji zobaczymy co będzie. Pojemy i będziemy śpiewać z bólu. O, widzisz, dzięki. Ruch, tak, i co po miskę jest. Patrz, ugotowane te ziemniaki. Smakuj, smakuj. Kolego, lub, tylko za dużo tłuszczu. A to no, chyba tu. Niestety, ja lubię tak dużo tłuszczów. Ślepy koń mnie zaatakował. Skąd że on nie widzi? Mówił mi. Jak? No widzisz, ja koński język znam. Po co mi angielski? Czy masz jakieś zwierzęt? Nie mam. Miałem psa i wilki mi zjadły, a jednego zabiło autobusem. Stypę miał taką, że nie jeden człowiek nie ma. Coś 2 tygodnie my pili. Dwa tygodnie? 2 tygodnie z żałoby się, tak, z żalu. Od małego tutaj, bo miałem sukę. Miała 9 psów małych pod barakowodem. 2 coś zeżarło, głową jakaś łasica. Takie zwierzę leśne. Musiały i te małe zapierdolić. Leżały, ale bez głów. To 7 zostało. I z tych 7, 6 musiałem zlikwidować. Ja jednego zostawiłem, ładny taki łaciaty piesek był. A czekaj, no, jak zlikwidować? No spaliłem w retorcie. No trzeba było je uśmiercić, że nie będziesz do weterynarza z takimi małymi psami jechał, kurwa, żeby dał zaszczyt. Lepiej mu skrócić życie jeszcze jak ślepy. Jakby na oczy patrzył i ci spojrzy, to też go nie zabijesz. A te szczeniaki to ja musiałem spalić. Wilki jeszcze by je zjadły. Nie było wyjścia, to spaliłem. One na pewno nawet nie poczuły bólu, ani nic, bo nie piszczały. Tak się zakłada worek dżon. Widzisz? Tu masz takie gwoździki. A, jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Musisz się wcisnąć. Bo tu nie ma automatu, tu trzeba wszystko rękoma. Tu patrz, widzisz, o, tylko się tak nacisz. O. Tam jest? Tam jest. Już jest, dobra, możesz sypać. Nie patrz, blisko. Nie to ty, słuchaj. Ty się tak jedź, to nie tak mocno, tylko o tak. O. Delikatnie. Nie, nie trzeba tak zbijać, tylko po tym betonie sobie. Dobrze. Łapy jeszcze. Śpią. Tam będzie wiązał te grube, kurwa. Te pełne. Słuchaj, pluni tu. Co? Pluni tak. O, daj. Jeszcze możesz robić, bo będzie... To później trzeba odkażyć, wiesz? Aha. Napić się takiego płynu. Pójdziesz później do sklepu i kupisz. No. Taki jak płyn. Jak się nazywa ten płyn? Na D. Denaturat. Denaturat? Ładnie, z takim akcentem to zostaniesz taniej. Denaturat i ten trzeba gul, gul, gul i połknąć. 8 km jest do sklepu, ale u was to po wodę jest dalej. Nie? W Afryce. Ten denaturat, powiedzmy. No pójdziesz później. Ale do sklepu. Ja ci napiszę na kartce, a my narysujemy. Aha. 8 km jest i 8 to 16. Ale nie masz denaturatu tutaj? Tutaj nie ma. A co, już chciałeś odkażać?
Dzień dobry. Artur, Frank, Franek i tam wbić. Kurwa. Ale możesz tak robić. Ale może nie mają zęby fajne. No, no. Dziękuję, dziękuję. Bo ty też jeszcze masz no, no, fajne zęby. Balcerowie. Właśnie, balcerowie. Tam wybiera węgiel, pali zęby? No. No. I to fajnie, bo się nie pobrudzi. No. Ale nie będziesz się musiał myć. Bo jako student, popatrz, ja muszę troszkę zarabić, żeby mieć no, jakąś kasę no, podczas, na studia. Ale jak i co, jaki kierunek studiów masz? Medycyna. Jaka? Medycyna, lekarz. Chciałbym być no, ginekologiem. O! No fajnie jest, tak? No fajnie jest, tak, no. Jak wejdziesz... Jak tobie na imię? Gustaw. Gustaw, Gustaw. No. Ty, jak wejdziesz z pracy, powie, kurwa, wreszcie twarzy. No. Tak, tak, kurwa, ciągle będzie pizdy wyglądał. No to właśnie Bisiek. Czy ktoś pił coś takiego kiedyś? Ja, no, my piję. Pijecie coś takiego? A, no, i piją. To jest dobra wódka. Poczekaj, pokażę ci coś takiego. I on? Fajnie jest? To mój plecak. Ej, to jest wódka ode mnie. Ale wiesz, piję. Aha, widzę, mamy to samo, no. Zbiszek mi powiedział, że ja muszę spróbować coś takiego. To to kurwa? Tak się zdobył na taki kurwa. Zbiszek? No, on mi powiedział, że ja mam kupić coś takiego, to jest. I że musisz spróbować. I ja muszę spróbować, no właśnie, ja nie wiem, czy jest. Zobaczysz, jak to spróbuj. Nie bierz tego do ust. Nie kłam, nie kłam. Spróbuj. Spróbuj. Nie jest dobrze? Nie jest dobrze. Musi wszystkiego spróbować. No. Jak jest w Bieszczadach, musi wszystkiego spróbować. Tak, jak jest już pan Cyzaka. Dobrego i złego. Cześć, Zbiszek. Co? Cześć, cześć, cześć. Mam prezent dla ciebie, wiesz? Co masz? Pies dla ciebie. Psa, pokaż, ładny, chodź. No. Chodź, Manu. Tu jak się ładnie mieści do rondla. Jeszcze troszkę podkarmimy. Jamniczek, kurwa, drugi jamniczek. Pokaż, no coś tu jest, piesek. Tak, mam kutas. Cieplutko tak. Cieplutko. Ajajaj. Pana, pies, pana. Ty jest kurwa senie mały, ty. Co mały jestem, bo jeden taki mały to nie brał. Nawet jest z tych większych, tak. Tak, tak. Oj, 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 oj. Tak, całą górę się zamyka. Piaseczkiem odsypać. O. 12 godzin. Ja muszę to jeszcze pootwierać, bo to będzie chuj z tego. Uciekaj. Uciekaj w dół. Trzeba mieć okulary, wiesz? Jeszcze otworzymy. Pić kawę. I to wszystko dzisiaj? To no dzisiaj jest dość. Ten trzeci to był mój syn. Pracował tu ze mną. Razem żeśmy robili,
razem żyli, pili, raz było dobrze, raz było źle. Kiedyś podczas ostrego picia pokłóciliśmy się, poszedł. Myślałem, że poszedł na wioskę. Ani na wsi go nikt nie widział, ani nic, ani ciała, ani żadnej wiadomości. Przepadł jak kamień wody. Insulina zaczyna, kurwa, przewodzić. Pies, przesuwmy się, idziemy, kurwa, leżeć. Nie mogę zasnąć wczoraj, też to, kurwa, się nauczyłem do tych tabletek czy kichuj. Coś mi się wydaje, że ja zacznę pić. Zejdę na ten zastrzyk. Pytałem bardzo spokojnie, ja nie wiem, dlaczego jesteś zdenerwowany po prostu, wiesz? No to przecież ja cię tu nie ciągłem, no nie miej do mnie pretensji, co ja ci kurwa... Nie mam pretensji do ciebie. Drzewo z lasu przyniosę, aby wyłączyć te kamery, bo was chłopaki wypierdolę. Dzisiaj nie mam humoru, kurwa. Nikogo nie ma humoru. Nawet ja nie mam łomu, źle spałem. No ale... tak, że spałeś, to się pożesz i się przejdzie. Ale to nie jest problem. Tam nie wiem, dlaczego masz taki, jesteś zdenerwowany. Ja nie jestem zdenerwowany, czy pytam ci tylko. No to mówię ci jeszcze raz, nie ma żadnej roboty. I już mnie się nie pytaj o robotę, bo na dzisiaj nie ma. Na jutro nie ma, na pojutrze nie ma. Ja myślę, że za każdego z tych szczeniaków, com spalił, jakaś kara, albo coś. Jeden człowiek przeminie, czy umrze. Nie chcę tu przez to nikogo. Może w końcu tutaj zdechnę, zabiję się albo co? Błędy, które popełnisz w życiu, nie cofniesz ich. Każdego z nas czeka kara. A moja kara to życie tutaj. To jest moje piekło.